chociaż czasem trudno to dostrzec, nowa rzeczywistość związana z COVID-19 ma również swoje dobre strony. Pandemia przyniosła liczne zmiany, przeorganizowała naszą codzienność oraz zmieniła dotychczasowe przyzwyczajenia. Największą rewolucją jest możliwość pracy zdalnej, bo home office, który z początku dla wielu wydawał się trudny do pogodzenia z życiem prywatnym, dziś otwiera przed nami całkiem nowe możliwości. Nagle nie jesteśmy już dłużej przywiązani do przestrzeni jednego domu czy mieszkania. W końcu zdalnie możemy pracować niemal z każdego miejsca w Polsce, a to pozwala nam częściej podróżować. Co więcej, drugi dom jest odporny na wszelkie lockdowny. Nie można go zamknąć jak hotel czy zakazać nam do niego pojechać. W końcu to nasz własny dom. Możemy do niego wyjechać zawsze wtedy, kiedy będziemy mieli na to ochotę. Dodatkowo ze względu na brak konieczności codziennego dojeżdżania do pracy odzyskujemy nawet miesiąc w skali roku. 30 dni to w sumie więcej niż przysługuje nam ustawowych dni urlopu. Ten brak ograniczeń czasoprzestrzennych pozytywnie wpływa na nasz work-life balance. A skoro nareszcie możemy naprawdę mieszkać i pracować tam, gdzie tylko chcemy, może warto pomyśleć o drugim domu. W końcu nareszcie możemy żyć, pracować i realizować własne pasje w miejscu, w którym naprawdę chcemy i dobrze się czujemy. Idea second home w takim rozumieniu jest bliska koncepcji work-life balance, bo bazuje na zasadzie optymalizacji czasu, zakładając, że taki drugi dom pozwoli nam fizycznie być bliżej tego, co tak naprawdę chcemy w życiu robić. Dla mnie takim miejscem jest Sol Marina. To unikatowy kompleks ekskluzywnych apartamentów nad Zatoką Gdańską, zlokalizowany w nowoczesnej marinie, z której wyjście na pełne morze, a tak naprawdę na Zatokę Gdańską, zajmie tylko 20 minut. Dla kogoś, kto tak jak ja kocha wiatr, wodę, słońce, to wprost wymarzone miejsce na second home. Dodatkową motywacją do wyboru Sol Mariny jest ogromny potencjał inwestycyjny tego projektu. Dlaczego? To proste. W czasie, kiedy my nie będziemy korzystać z naszego apartamentu, ten może na siebie sam zarabiać. Wystarczy oddać naszą nieruchomość na wynajem krótkoterminowy. Bez obaw? Nie będzie to wymagało żadnego zaangażowania z naszej strony. Wszystkim zajmie się inwestor projektu i mój partner DECPOL Developer. Polecam, Mateusz Kusznierewicz.